Karolu, czy w ogóle są takie ofiary z ludzi w Biblii, które cieszą Boga Jahwe? Mhm. Tak, to jest rzeczywiście ciekawe, że Bóg w Biblii potępia ofiary składane z ludzi przez inne narody innym bogom. Tutaj szczególnie ofiary składane przez Kananejczyków Molochowi, tak zwane przeprowadzanie przez ogień, jest potępiane przez Boga. Ale myślę, że też bez pomocy Biblii poradzilibyśmy sobie z potępieniem. Myślę, że żaden z nas nie ma problemu z ustosunkowaniem się negatywnym do takiego pomysłu, żeby zabijać ludzi na ofiarę dla bogów, szczególnie dzieci, prawda? Szczególnie ludzi zupełnie niewinnych. I rzeczywiście są co najmniej trzy przypadki, w których Bóg Biblii, pomimo tego, że potępia składanie ofiar z ludzi innym bogom, to sam dopuszcza albo nakazuje, a co najmniej przyjmuje ofiary z ludzi.